Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Sprawdzimy, czy można przefiltrować Coca-Colę do czystej wody dzbankiem Aquaphor albo dzbankiem Brity. Mamy tutaj na ochotnika kolę i dwa filtry, dwa dzbanki, jeden Brita, drugi Aquaphor. Zobaczymy, co się stanie. Szanse są wyrównane. Będzie jedna kola. Będą dwie szklanki, każdy dostanie tyle samo. O jednej szklanki i do drugiej. Oczywiście za dużo do jednej, więc trzeba upić. Po upiciu już jest równo. No i co? No i filtrujemy. Przelewamy do jednego i do drugiego dzbanka. W przyspieszonym tempie nie ma co czekać na rezultaty. Ciach i leci. No i co leci? I leci. I w jednym leci, i w drugim leci, tylko że nie bardzo leci woda, ale dalej leci ciemny płyn. W związku z czym śmiem twierdzić, że filmiki, które pokazują, że leci woda, po prostu są fotomontażem albo w filtrach jest coś innego. Ani Brita, ani Aquaphor wody tutaj nam nie przepuści. Odfiltrowuje gaz, czy może coś tam robi z tym dwutlenkiem węgla, w każdym bądź razie. Po przelaniu z powrotem z Brity mamy ciemny płyn, jak widać w ogóle nie, no prawie w ogóle nie bąbluje, i z Aquaphora tak samo jest ciemny płyn, bynajmniej nie ma tutaj nic wspólnego z czystą wodą. Brita, jak widać, nam trochę wciągnęła coli, bo jej się pić chciało. W każdym bądź razie zrobimy to drugi raz. No może za drugim razem się bardziej przefiltruje. Ciach jedno, ciach drugie. W każdym bądź razie od razu mówię, aromat zostaje Coca-Coli. Cząsteczki aromatu zostają, nic nie znika. Pachnie dalej tak jak pachniało. Wygląda tak samo. Niestety, filtrując kolę w dzbanku, dalej dostajemy napój ciemny. Nie ma możliwości białej wody. Muszę zobaczyć, jak oni to kombinują, że wychodzi czysta biała woda. W każdym bądź razie, kolorem, jak widać, się nic nie różni od oryginału. No cóż, na całe szczęście dzbanek Aqua można wrzucić do zmywarki, wszystko się wyczyści, będzie elegancko.